projektu organizowanego właśnie przez zespół szkół i placówek specjalnych w Polsacu i Miejską Bibliotekę. Witajcie w naszej bajce. Witam Was serdecznie na drugim spotkaniu. Dzisiaj rzeczywiście mam dla Was niespodziankę, bo mam dla Was specjalnego gościa. Już się piękny powóz zbliża, kot się kłania oczem róży, a z powozu się wychyla śliczna twarz królewny róży. Kto tu tak pięknie mówisz? Pyta dziewczę zadziwiony. Jam czarodzieje z Baltazar, mówi kot w królewską stronę. Oto Kacper, mój siostrzeniec, zbójcy w lesie nas napadli i zaczarowaną kulę oraz szaty nam ukradli. O wy biedni, a tu jesień, deszcze snują się po lesie. Zapraszam was do zamczyska, o za tamtą górą blisko. Nad przepaścią zamek stoi, pilnują go trzy sokoły. Ja tam mieszkam z moim tatą, królem dobrym i wesołym. Władcą państwa z kół strumieni, saren, ptaków i jeleni. Jest on królem sprawiedliwym. Dobrze nam się w państwie dzieje, więc się dobrem podzielimy z Kacperkiem i czarodziejem. Wszyscy dostali? Tak! Wszyscy? Ja!